Witam Was, kochany, bardzo serdecznie. Mam tremę. Mam ogromną tremę. To jest pierwszy odcinek podcastu. Nie wiem, czy to będzie stała seria. Nie wiem, czy starczy mi cierpliwości, samozaparcia, no i tematów, żeby dużo, dużo więcej takich odcinków nagrać, ale sobie postanowiłam, że skoro wymyśliłam tak fajną nazwę, podcast, tak bardzo do mnie pasującą, no to warto rzeczywiście coś takiego nagrać, co będziecie mogły sobie odsłuchać, niekoniecznie oglądać, bo wizualnie to tutaj dziś za dużo się nie będzie działo. Postaram się mówić krótko, mówić w miarę ciekawie. No jeśli tu oglądacie, no to znaczy, że w jakiś tam sposób to, co ja mam do powiedzenia, co mnie niezmiernie zaskakuje regularnie, że to Was interesuje, żebyście sobie gdzieś tam w wolnym czasie mogły ze mną pogadać. I jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek, to ja również zadałam na swoim Instagramie pytanie, gdybym teoretycznie wpadła na pomysł nagrywania takich podcastów, to o czym chciałybyście tam posłuchać, o czym chciałybyście pogadać? I trochę mnie tam zaskoczyłyście, bo ja się spodziewałam od razu takich tematów nie wiadomo jakich. Szydełkowych torebek, szydełkowych problemów, opowiadania o szydełkowym nie wiadomo czym, a tu 80% podpowiedzi od Was to były, jak się zaczęła moja przygoda z szydełkowaniem, kiedy zaczęłam, od czego zaczęłam, jak to długo trwa i w ogóle. Ja myślałam, że to nikogo już nie obchodzi, no ale skoro Was obchodzi, to skoro to jest pierwszy odcinek, to może rzeczywiście dobrze, żebyśmy poznały się bliżej. To, że ja mam na imię Asia, to wiecie. Swoją markę Plotka Design prowadzę już od wielu lat. Wcześniej to była firma, marka Plotka Pufy. Z racji tego, że to bardziej teraz już jest design niż pufy, no to musiałam zmienić w porę tą nazwę, żeby zaczęła się kojarzyć tak, jak należy, bo już dochodziło do momentu, że wiele osób nie wiedziało, co te pufy są i czy to w ogóle czytać pufy, czy to czytać puffy. Też się z czymś takim spotkałam. Zmieniłam nazwę, ale firma jest ta sama. I teraz jeżeli zadajecie mi pytanie, jak to się zaczęło i kiedy to się zaczęło, to ja sobie myślę, że ja mogę Was zapytać o to samo, jeżeli Wy też szydełkujecie. I tak sobie też myślę, że 70%, gdybyśmy tak chórem odpowiedziały, to byśmy chórem odpowiedziały dokładnie to samo. Więc możemy spróbować, słuchajcie. Kiedy u Was zaczęło się szydełko? Kiedy u nas zaczęło się szydełko? Zaczęłam szydełkować, gdy... 3, 4... Byłam w ciąży, oczywiście. I to wcale nie o to chodzi, żeby nie było, że ja uważam, że to jest stan, w którym kobieta ma za dużo czasu. Albo na tym tak zwanym urlopie macierzyńskim. Bardzo mnie bawi to słowo urlop w tym kontekście. Że my mamy za dużo tych wolnych minut i do tego stopnia nie wiemy, co zrobić z wolnym czasem, że sobie wynajmujemy takie dziwne, jakieś staromodne hobby. Absolutnie tak nie jest. My szukamy po prostu takiej odskoczni, takiego odstresowania i to jest rzeczywiście w ogóle udowodnione naukowo, że szydełkowanie uspokaja ze względu na ten powtarzalny ruch ręką. To są te takie prace manualne, powtarzalne ruchy, które naprawdę mają fantastyczny wpływ na umysł, ale odbiegam od tematu głównego, więc u mnie zaczęło się to tak samo. Ja jestem z zawodu, z wykształcenia farmaceutką. Tego mogłyście nie wiedzieć. I tak sobie myślę, jakby to łagodnie ująć. Najlepsze, co ja wyniosłam z mojego wykształcenia, z mojego zawodu i z moich studiów, to jest mój mąż. No nie polubiłam się z moją wyuczoną pracą. Poznałam w wielu miejscach, w których pracowałam, poznałam fantastycznych ludzi, z którymi relacja łączy mnie nadal, z wieloma. Natomiast samej pracy nigdy nie polubiłam i od samego początku wiedziałam, że będę szukała na siebie innego pomysłu. I taki pomysł przyszedł bardzo naturalnie, ponieważ właśnie jak byłam w ciąży, byłam na tym tak zwanym urlopie macierzyńskim, doszukałam czegoś, co może zająć mi ręce. Poza tym chciałam po prostu zrobić sama jakieś dekoracje do pokoju dziecka. I szukałam jakichś takich dywaników, czegoś takiego. No i uznałam, że to przecież nie może być takie trudne, nie? To już się dało wtedy, dywany szydełkowe dawało się kupić na Allegro, pufy szydełkowe dawało się kupić na Allegro. No ale sobie pomyślałam, że dlaczego ja mam płacić za coś, co ja potrafię, pewnie może będę potrafiła sama zrobić. Więc to u mnie absolutnie nie było tak, że ja to robię od dzieciństwa, bo mnie nauczyła babcia, mama i prababcia. Nie, one to mnie nauczyły robić na drutach. Jak miałam 8 lat, to umiałam robić na drutach, w tej chwili już nie umiem. No ale umiałam kiedyś, dziwne, wiem. Ale to nie jest jak z jazdą na rowerze, musiałabym się nauczyć od zera. Natomiast szydełkowania nauczyłam się sama.
I zrobiłam te swoje pierwsze pufy i to później tak pomaszerowało, tak bardzo płynnie i bardzo naturalnie, bo ja zrobiłam dywan i pufy. Później sobie wymyśliłam, że w zasadzie to ja mogę zrobić jeszcze jedną taką pufę, albo jeszcze dwie, albo jeszcze trzy. I mogłabym je spróbować gdzieś sprzedać. I rzeczywiście one się sprzedały, więc nadałam od razu, bo tak się robi, pamiętajcie. Wymyśliłam sobie od razu, że tą swoją markę raczkującą, która nie wiadomo, czy w ogóle wypali, nie wiadomo, czy mnie to będzie kręcić, czy ja będę chciała w jakikolwiek sposób to robić, ale od razu nazwałam i ta marka nazywała się Plotka Pufy, ponieważ ja robiłam pufy na zamówienie. I tak płynnie z tych puf przeszłam w... Teraz, żebym nie pomyliła. Robiłam pufy na zamówienie i zostałam poproszona o poprowadzenie szydełkowych warsztatów. Byłam tak przerażona, tak mi się trzęsły ręce, że dziewczyny, które były na tych pierwszych warsztatach, w połowie zdania mi przerywały i mówiły: Asia, nie denerwuj się, spokojnie, spokojnie. To po prostu jest żenujące z perspektywy czasu, jak sobie to przypomnę. Ale tak z Plotka Pufy, ze sprzedawanych puf, przeszłam do prowadzenia warsztatów. Na warsztatach dziewczynom bardzo się zawsze podobało, robiłyśmy głównie szydełkowe rzeczy i one chciały sobie zrobić więcej. Więc ja zrobiłam tak, żeby załatwić im ten sznurek, żeby one miały, żeby mogły stacjonarnie do mnie podjechać i go kupić. I tak, żeby było jeszcze wygodniej. To były takie kolejne kroki, żeby było jeszcze wygodniej. To założyłam sklep internetowy, w którym ten sznurek był, żeby mogły sobie online oglądać zdjęcia i wybierać kolory. I z tego sklepu internetowego i z tych warsztatów przeszłam płynnie do YouTube'a, ponieważ początkowe warsztaty to było dzierganie koszyków na szydełkowym dnie i na samym początku musiałam pokazać magiczne kółko. I to była tragedia dla każdego początkującego. Magiczne kółko to jest czarna magia i tragedia. Więc, żeby im ułatwić, to nagrałam taki króciusieńki, w ogóle bez dźwięku, bez niczego filmik i nie wiedziałam, gdzie go umieścić, żeby było łatwo, żeby mogła im wysłać link, żeby one mogły sobie w domu przypomnieć, o co z tym magicznym kółkiem chodziło. I wrzuciłam ten filmik na YouTube'a. I to było 4 lata temu. I tak bardzo jestem zdziwiona miejscem, w którym ja jestem teraz. I tak bardzo jestem zdziwiona, że nagrywam coś takiego jak podcast. Po tych 4 latach, że sobie nie wyobrażacie. Ale to jest fajne, że ze swojej pasji da się zrobić pracę, jeżeli tylko mamy naprawdę ogrom samozaparcia i rozwijamy tą kreatywność, która w każdym z nas siedzi. Ja tak powoli, powoli, kolejnymi krokami przechodziłam dalej, aż do miejsca, w którym teraz jestem. Aż do miejsca, w którym no cóż, całkowicie nie mam w ogóle nic wspólnego ze swoim wyuczonym zawodem, poza papierami. I cieszę się z tego. Cieszę się z tego, że mogę robić to, co kocham, a najbardziej się cieszę z tego, że mogę to robić dla Was, że to mogę robić dla osób, które również czują to samo, co ja. Że mogę Was uczyć, że mogę Was inspirować, że mogę Wam to pokazywać i że to wszystko tak obopólną korzyść nam przynosi. Bo ja się świetnie bawię i mam najlepszą pracę świata, a Wy właśnie znajdujecie jakąś pasję dla siebie, taką naprawdę, której nie będą rozumieli ani Wasi chłopacy, ani Wasi mężowie, ani może Wasi rodzice. Tylko to będzie takie Wasze, takie na maksa Wasze i to jest super, bo każda z nas powinna coś takiego mieć. Dobrze. Poopowiadałam trochę prywaty o tych swoich początkach. Kolejne pytanie, które się najczęściej pojawiało, to jest to, jakie plany są na najbliższe dzierganie. No i tak jak widzicie, ja już Wam pokazywałam ten sweterek, uwielbiam go, uwielbiam ten klasik sweter raglanowy. U mnie w firmie nastały duże zmiany. Z Plotka Pufy, która kiedyś tam funkcjonowała, na Plotka Design, to przestawiłam się już dobry czas temu, ponieważ no już się nie da u mnie pufy dzierganej zamówić. No niestety, już na takie rzeczy czasu nie mam. Duże zmiany zaszły również w sklepie zrobiłam sobie.pl. Zrezygnowaliśmy ze względów logistycznych między innymi ze sprzedawania sznurków w naszym sklepie. W naszym sklepie pozostały aktualnie akcesoria do torebek i deseczki do koszy Mojżesza. No właśnie, nie ma desek do koszy Mojżesza. Deseczki na koszyki, na makramy, na różne takie tam dekoracje szydełkowe i tylko to obecnie będzie. Moja firma i moja działalność jak najmocniej zamierza
przestawić się na pracę online, na tworzenie nowych wzorów szydełkowych, nowych filmów, nowych schematów szydełkowych. W sklepie powstała kategoria z e-produktami, tam poza tymi moimi autorskimi e-bookami dotyczącymi skutecznej sprzedaży rękodzieła w sieci zaczynają powoli pojawiać się schematy nie tylko moje i jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwa, że również inni chcą dołączyć i swoje schematy przez mój sklep sprzedawać. Także zmiany są ogromne, takie myślę widoczne, ale bardzo, bardzo potrzebne. I ponieważ ja dzięki tym zmianom mam no więcej czasu na tą pracę właśnie taką pracę projektową, no to rzeczywiście dużo, dużo większych rzeczy zaczyna się pojawiać między innymi tutaj na tym kanale. I takim przykładem jest sweterek. Kiedyś mi się wydawało, że to jest w ogóle niewykonalne, żeby na szydełku zrobić sweter, który będzie fajnie leżał i będzie super, i że to na pewno w ogóle zajmuje jakieś niesamowite godziny. A obecnie już kilka tych swetrów powstało i jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Musiałam sobie przynieść drugi, ale już go mam. Ten kardigan to w ogóle bije jakieś rekordy totalne popularności. Gruby, mięsisty, po prostu na zimę idealny. A teraz, ponieważ też pytałyście i myślę, że to będzie taki temat, który już zamknie ten nasz dzisiejszy podcast, bo naprawdę ja się nie chcę rozgadywać za pierwszym razem tak bardzo, że się znudzicie i więcej tego nie włączycie, no to pokażę Wam, co ja obecnie mam na szydełku. Przysunę sobie bliżej. Jeżeli chodzi o sweterki, będziemy robić coś takiego. Chciałam Wam to pokazać z bliska. To jest mgiełka moherowa. Sweterek mgiełka, który będzie taki, wiecie, lejący, opadający na koszulkę, na ramionczkach, na koszulę z kołnierzykiem, z wielkim, takim ogromnym, bufiastym rękawem. To będzie po prostu coś pięknego. I tak ta mgiełka wygląda. Wszystkie włóczki, które obecnie kupiłam na swetry, kupiłam w promocji Alpaka Party, która trwała. Kupiłam je w sklepie Mila Druciarnia, kupiłam ich zdecydowanie za dużo. Myślę, że w ogóle w tym sezonie nie zdążę wszystkiego na swetry przerobić, więc będzie mgiełka. Natomiast najpierw jeszcze przed mgiełką pojawi się coś, co w ogóle jest bezkształtne na razie, no ale troszeczkę Wam pokażę. Będzie sweterek w serek. To jest też sweter... To nie jest sweter jeszcze. To jest na razie 1/15 swetra, który jest z włóczki R. Stanę Wam, pokażę troszeczkę. O! Ładny będzie. Ładny będzie. Wzięłam sobie na tapet takie włóczki wymagające, ponieważ moher ten zwykły to już w ogóle, a to również jest takie bardzo, no, włoskowe. Więc jest problem ze spruciem. Od razu teraz o tym mówię. Mam również nakupione takie grube włóczki, z których będą grube, rozpinane kardigany. I jeżeli chodzi o najbliższe projekty, bo ja wiem, by się pojawiło i tak to pytanie, więc już wolę odpowiedzieć z góry, tak będzie torebka. Wcale się nie przestawiam tylko i wyłącznie na swetry, tylko torebka też będzie. Jesienna torebka ze sznurka 3 mm od firmy Sznurex. To będzie taki wielki shopper. Wielki shopper w cudownym, takim trochę innym kształcie niż te shopperki zazwyczaj. Ja będę go dziergała ze sznurka 3 mm od firmy Sznurex i w tym miejscu zaznaczam, że ponieważ myśmy zrezygnowali ze sprzedaży sznurków w naszym sklepie, firma Sznurex była na tyle miła, że dla wszystkich ploteczek, dla wszystkich Was z kodem rabatowym Plotka Design, jak tam w miejscu na kod rabatowy na stronie sznurex.pl piszecie Plotka Design, to macie stały i bezterminowy rabat na wszystkie sznurki, więc myślę, że warto skorzystać, jakbyście miały ochotę ze mną tego najbliższego shoppera robić. Później będziemy robić pokrowiec na puf, bo mi się zniszczył pokrowiec, który mam w domu i uznałam, że to jest świetny pomysł na to, żeby zrobić nowy film. Będziemy robić nowy puf, również ze sznurka Sznurex, ale ze sznurka 5 mm. Jeżeli macie ochotę dołączyć do tego wspólnego dziergania, no to warto skorzystać z tego kodu rabatowego, no bo to jest rzeczywiście okazja, żeby po prostu kupić troszeczkę taniej. Moje kolejne szydełkowe wyzwania to są na przykład projekty tego typu. Miałam okazję ostatnio nagrywać dla Was recenzję dzierganej książki, szydełkowe kapcie dla całej rodziny.
Naprawdę super publikacja. Polecam Wam gorąco, zbliżają się święta, można to kupić komuś na prezent, komuś dziergającemu. Kupujecie do tego zestaw włóczek i w ogóle prezent idealny. A można kupić dla siebie i prezenty wydziergać i nie macie problemu, po prostu nie musicie nie wiadomo czego wymyślać dla swoich bliskich na prezent, bo myślę, że to nie tylko dla dzieci, ale na przykład dla dorosłych. Jakby mnie ktoś zrobił, bo mi się nie będzie chciało na pewno i nie będę miała czasu, na przykład takie kapcie z jednorożcami dla mnie, to ja bym bardzo chętnie nosiła. Nosiłabym i uwielbiała, jak sobie nawet to wyobrażę, to już mi się podoba. A ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać i polecić gorąco, to jest jeden z moich ostatnich projektów, ponieważ też właśnie na tym Instagramie, jak zadawałam pytania, o czym chciałybyście pogadać w pierwszym podcaście, no to było, jakie są Twoje ulubione projekty. I moje ostatnie ulubione projekty to są wszystkie projekty, które się pojawiły w tych ostatnich filmikach, bo sweterki są super i bardzo lubię je nosić, ale chciałabym Wam również pokazać mój ostatni ulubiony projekt i przy okazji polecić Wam również materiały na niego. No czyż to nie jest piękna torebka? To jest torebka, która jest wykonana w całości z materiałów od firmy Mila Druciarnia. Torebka jodełkowa, czyli ten mój ukochany, taki no charakterystyczny, myślę, już powoli dla mnie, bo chyba tych jodełkowych wzorów to naprawdę dużo już Wam pokazałam. Jodełkowa torebka z tymi fantastycznymi skórzanymi dodatkami. Tutorial oczywiście macie na kanale, myślę, że jest taka właśnie fajna jesienna, więc jeżeli chodzi o moje ostatnie ulubione projekty, no to na pewno pokazałabym Wam to i sweterek, który mam na sobie. Dobra, kochane, tak jak sobie obiecałam, bo ja bym mogła tutaj siedzieć i gadać z Wami pół godziny, albo godzinę, albo i półtorej. Myślę, że na pierwszy raz w zupełności wystarczy. W komentarzach możecie mi napisać, o czym chciałybyście pogadać sobie następnym razem. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, konkretne prośby do rozwiązania, to, że pogadamy sobie o tym, od czego zacząć przygodę szydełkową, jakie wybrać szydełko, jakich włóczek czy sznurków nie brać sobie na początek, żeby się nie zniechęcić, to już teraz mogę Wam obiecać, że na pewno w drugim odcinku się pojawi, ponieważ mogłoby się pojawić w dzisiejszym, ale myślę, że to by było już zdecydowanie zbyt długo. A jeżeli macie inne pomysły, jeżeli macie pytania, jeżeli macie sugestie, to ja zawsze bardzo, bardzo chętnie ich wysłucham i będę czekać na komentarze tutaj, na Facebooku, na Instagramie. Zostańmy w kontakcie. Ja Wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jeżeli zdążyłyście w tym czasie wypić kawę, to Wam zazdroszczę. Mam nadzieję, że będziemy miały okazję kiedyś razem przy kawce się spotkać. Następnym razem sobie po prostu zaparzę i będziemy piły razem. Myślę, że to będzie świetny pomysł. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia wkrótce.